Postanowiłem wyeksponować moje stare aparaty fotograficzne, których już nie używam i leżą sobie tam gdzieś zamknięte. No ale zdarzyła się do tego okazja, ponieważ lekarz ostatnio powiedział do mnie, że muszę zrezygnować przynajmniej z dwóch rzeczy na P. Minimum. No więc wybrałem palenie i picie. No i z tego zrezygnowałem. W związku z tym regał, na którym były kieliszki i inne do tego fajne przedmioty, zwolnił się i postanowiłem pokazać, jak to. No ale jak to poukładałem na półce, no to tak marnie to wyglądało. Jeżeli aparaty, to jeszcze jako tak, ale z kamerami, no tak nie bardzo. One same z siebie nie stoją, więc leżące na boku, no tak nie bardzo. Padłem na pomysł i postanowiłem zrobić takie podstaweczki z plexi. Jak widać, bierzemy autotransformator, drut oporowy. Przedtem jakiś taki projekcik trzeba zrobić i to dokładny, bo jak się pomylimy, to nawet o 2-3 mm to tak zwana dupa blada. No i wyginamy na wszystkie możliwe sposoby i efekty można obejrzeć. Uważam, że całkiem nieźle. W zależności oczywiście od typu kamery, różne rozwiązania, chodziło o pewną stateczność, nie? Więc jedno to, co na przykład podstawka do jednej kamery kwarc musi pasuje, a do drugiej już nie, więc inny kąt, inne podcięcie, no jest trochę zabawy, ale przyjemność też jest. No. Teraz mogę sobie spokojnie przechodząc popatrzeć, na czym kiedyś pracowałem. Pozdrawiam.